Na program zaprasza Bonimet, producent naturalnej witaminy C. Dzień dobry Państwu. Dzisiaj temat, który wraca jak bumerang, czyli witamina C. Pytanie jest takie, czy można przedawkować witaminę C? Oczywiście można przedawkować witaminę C. Co się wtedy stanie? No mamy biegunkę. To doświadczy tego ten, kto zbyt dużo tej witaminy C spożył. Ale czy my wiemy, jaka dawka jest dawką bezpieczną, czyli taką dawką, która nie powoduje tej biegunki? Otóż nie wiemy tego. Dlatego, że zapotrzebowanie na witaminę C w naszym organizmie jest zmienne. Gdy jesteśmy w czasie relaksu, w stanie zdrowia, to witamina C w dawce gram, no góra 2 gramy, no nawet mniejsza można by użyć ilość. Ale już większa ilość powoduje u pacjenta biegunkę. A gdy ktoś jest w stresie, gdy ktoś jest chory na chorobę infekcyjną, wtedy się okazuje, że może i 10 gramów witaminy C w ciągu doby spożyć i nie ma efektu biegunkowego. Dlaczego? Dlatego, że nasze zapotrzebowanie na witaminę C jest zmienne. Dowiedziano tego w badaniach zwierzęcych, bo niektóre zwierzęta, na przykład królik, tygrys, produkują witaminę C w swoim organizmie, człowiek tego nie ma, takich własności. Ale witamina C, przyjęło się, że jest to bezpieczna witamina i ona nie powoduje żadnych działań niepożądanych. Otóż może. Jeżeli na przykład stosujemy kwas L-askorbinowy, to pamiętajmy, to jest silny kwas, pH 2. Zatem jeżeli go używamy, to możemy podrażnić śluzówkę żołądka, jeżeli ta śluzówka jest w stanie zapalnym. Dlatego lepiej stosować askorbinian sodu, to jest sól sodowa kwasu L-askorbinowego i ona jest prawie neutralna co do swojego odczynu pH. My w Centrum Ziołolecznictwa Jacka Grzegorza używamy taką recepturę, to Państwu widzę, pokazuję na ekranie, gdzie łączymy ten L-askorbinian sodu z naturalnymi źródłami witaminy C, tak jak hibiskus, róża i acerola. Jeszcze jedna ważna informacja dla osób, które mają kamicę nerkową. Otóż witamina C prowokuje odczyn kwaśny moczu, a to może spowodować przyspieszenie tworzenia się kamieni szczawianowych. Gdy ktoś ma kamicę amonowo-magnezową na przykład, no to u niego nie będzie zwiększonego tworzenia się kamieni, ale będzie profilaktycznie działać, ale u osób, które mają kamicę szczawianową, a tej jest najwięcej, one muszą mieć zasadowy odczyn moczu, więc raczej wody mineralne, które ten odczyn moczu zasadowy stworzą, ale nie długie, przewlekłe stosowanie witaminy C. Oczywiście można na chwilę, ale nie za długo. Także witaminę C nie jedno ma imię. Stosując witaminę C, musimy brać cały kontekst jej działania, bo ona w pewnych sytuacjach może być dla naszego organizmu niebezpieczna i można ją również przedawkować. Sponsorem programu był Bonimet, producent naturalnej witaminy C.